Konkurs o Nagrodę Historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności. Karolina Sulej, Rzeczy osobiste, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Wydawnictwo Czerwone i Czarne. Rzeczy osobiste to reporterska i historyczna opowieść o dwóch najpotężniejszych strojach w historii ludzkości, o pasiaku i o mundurze, o tym, czym one były, jak kształtowały los ludzi i o tym wszystkim, co pomiędzy nimi, o tym wszystkim, co opisywało doświadczenie obozów zagłady i obozów koncentracyjnych i o tym, jak pasiak i jak mundur zostały zapamiętane i dlaczego. Książka narodziła się, kiedy odwiedziłam archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie już lata wykonywałam badania różnego rodzaju jako antropolożka. I tam trafiłam na świadectwo Marii Jezierskiej, moda w Auschwitz, moda made in Auschwitz, jak ona mówiła o tym świadectwie. I zorientowałam się, że obszar doświadczenia materialności, w szczególności ubrania, to wielki temat, który zauważyła ta była więźniarka, ale którego nie zauważyliśmy my przez dekady. I zadałam sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego jesteśmy tak impertynenccy, żeby ignorować tak ogromne więźniarskie doświadczenie i tak wielką systemową machinę ucisku, która odbywała się także przez rzeczy? Jest to książka o praktykowaniu codzienności w czasach ludobójstwa. Jest to opowieść bolesna, trudna dzisiaj do zrozumienia. Poprzez rzeczy, poprzez walkę o rzeczy codzienne możemy widzieć to, co widziały więźniarki, to, co widzieli więźniowie. Jesteśmy między nimi, współodczuwamy to, co jest niemożliwe do opisania. Dzięki tej opowieści rozumiemy, wiemy, widzimy więcej. Gratuluję autorce wrażliwości, erudycji, znajomości tematu, ale przede wszystkim tego, że potrafiła opisać uczucia i prawdziwą grozę tamtych lat. Mam nadzieję, że moja książka jest dla każdego, kogo interesuje historia i herstoria Polski i jej zapomniane obszary. I dla każdego, kto chciałby rozumieć, że ubranie, w którym na co dzień żyje, te rzeczy, które go otaczają, mówią o nim ważne, istotne komunikaty. Że to nie jest właśnie coś, co należy do kolorowych magazynów, tylko pewien rodzaj języka, którym wszyscy rozumiemy i dobrze by było, żebyśmy nie byli analfabetami. Rzeczy osobiste, osobiste historie, bo wielka historia składa się właśnie z wielu małych opowieści.